Treściwa no, współpraca z rozdziałem Ewangelii Mateusza. Maksimum kosztem pozostałych członków wspólnoty. Zaraz będzie w Johanna Kocie, zaraz będzie Ewka Leszkowska, zaraz będzie opowiadała. To jedno to najmądrzejsze, głupio chytre, najmądrzejsze. Ponauczał się od twojego ojca starego już. No i 50 na mąsie Mareczka. I zresztą, i krzyczał. I to głupio chytre, najmądrzejsze. I to głupio chytre, najmądrzejsze. Trzeba czytać Biblię. Trzeba czytać Biblię. Ale rozum nie jest skrzywiony, tylko rozum prosty. Było to źle, ale teraz wyglądam. Mama szczęśliwa? Media Markt ma 18 lat. Całkiem inne dziecko, także teraz już tylko będzie lepiej. Dziewczynka czuje się świetnie i dziś wychodzi aż do telewizor Samsung. Smart TV z rozdzielczością Ultra HD i technologią HD. Przydadzą się ci parasole, do tego przeważnie, bo chmur dom wiecznie. Najsilniej wieje na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 85 km na godzinę. Na termometrach od 8 stopni w Lublinie, Kielcach, Łodzi i Białymstoku przez 9 w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Bydgoszczy, 10 w Poznaniu, do 11 we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Teraz także tabletki Renopuran z Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Od czwartku do poniedziałku wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Program telewizyjny Wojtek Krzyżaniak, program telewizyjny. Część jego dzisiaj pierwsza. Gość Daniel Leszka. Komedy Central, można cię jeszcze nazywać Komedy Central? To przez długi czas oczywiście wszyscy nasi nazywali ten kanał Komedy Central albo Centrala Komediowa. A to ładne, tego nie słyszałem, a to dobre. Tak, pojawiało się tego typu nazwy tego kanału. Ale myślę, że od jakiegoś czasu ten kanał jest tak głęboko osadzony w głowach widzów, fanów, to bardzo głęboko i od bardzo długiego czasu, że chyba rzeczywiście już ta prawidłowa nazwa już jest Central, no bez takiego amerykańskiego akcentu, ale jeszcze Central Family, ale rzeczywiście ta nazwa już funkcjonuje w takiej poprawnej formie. Jest jeszcze z nami Agnieszka Kragus, która odpowiadała jako w ogóle z całej firmy matki, która jest w Polsce przynajmniej, a to na świecie też Wajakom jest właścicielem Comedy Central. Tak, oczywiście. Comedy Central jest jedną z marek Wajakomu na świecie, obok takich marek jak MTV, Nickelodeon, Paramount Channel na przykład. To jest Viva chyba też. Viva swego czasu została kupiona od Jacku. Agnieszka zajmuje się sprawami promocyjnymi, komunikacją, marketingowymi takimi rzeczami. Z Agnieszką ma bardzo dobry kontakt. Wyście dobrali tam chyba ludzi też w tym Comedy Central pod kątem tego, żeby z odpowiednim luzem też komunikować się na zewnątrz. To jest bardzo fajny, bo jest spójny przekaz. Ale wiesz, że nie ma takiego tego, wiesz jak to jest, jak z tych różnych telewizji, komunikatu jest seriozny, napisany, aż człowiek się boi czytać, a co dopiero potem coś z tym robić. No to jest taki luz. Oczywiście, że tak, to jacy ludzie pracują przy tym kanale, czy w ogóle w naszej firmie, to nie jest przypadek. Tutaj rzeczywiście w momencie, kiedy dobieramy ludzi, kierujemy się między innymi tym, co oni tak naprawdę, w jaki sposób podchodzą do życia, podchodzą do tego, co wykonują, do tych rzeczy, które wykonują, więc tutaj oczywiście jakiś taki luźny styl życia, wszyscy zbycia, czy poczucie humoru są na pewno nieodzowne i potrzebne tak naprawdę, bo ale też doprowadzenie mądrymi rozgrywanymi do Ramaszka do tego, że to zdobycie brego odbyło się w tym kanał wiesz, architekturze, która tam jest bezcenna i wspaniała. A tak o zdobyciu brego. Dlaczego się spotkała z tym, że mimo rozpaczliwej obrony niemieckiej, tych latawka dwoma pułkami na nasze zewnętrzne północne skrzydło, już od świtu 29 października oddziały i od południa i od północy walczył na skrajach miasta, a do nocy miasto zupełnie opanowało. Wciąż jest cudna, słoneczna, to wiedza, że Polska nie
Jeźdźcin, gdzie wiesz tam dobrze. Oto obwód kanału zewnątrz miasta, niegdyś serce obłony twierdzy i gładko przyskoczone przez nasze oddziale, wyszli na świecie szala, sylwetki ratusza i katedry starych, wybiletnych budowli, nietkniętych ucieczkami, gdy szybko w walce uchroniła miasto Bogotowa. Numerał wspomniał również o niezwykłej atmosferze po wyzwoleniu Brezyn. Uwierzała się tam większość, małem radości na ulicach miasta, tymi napisami dziękujemy wam Polacy, każdym nie ma ochni, gościnnością i holenderzem. Mówi major Marian Szewiński, w Holandii i w Gredzie. Towarzyszą nie tylko myśli o polowym kolegach, ale też niezwykle przyjemne wspomnienia. W Europie dwa kanały komediowe, ale one oba nazywały się Paramount Comedies. Było Paramount Comedy w Wielkiej Brytanii i Paramount Comedy w Hiszpanii. Natomiast kanał Comedy Central, pierwszy jako marka poza Stanami Zjednoczonymi, Polska była tym pierwszym krajem. Państwa powrotę poległo 157 polskich żołnierzy, a kilkuset osób zostało rannych. Miasto przyznało honorowe obywatelstwo wszystkim żołnierzom pierwszej dywizji, a po wojnie na naszych ponad 20 tysięcy mieszkańców Bredu generałowi Stanisławowi Miaczkowi nadano honorowe obywatelstwo Holandii. Odbywa się na stanie dlatego, że przyjadać kierownicy poszerzonej żołnierza na pierwszą dywizję dywizjalnej w Bredzie zajmowało się 12 dywizji, uwolnieniu już wśród polskich oddział wojakomu bardzo prężnie się już wówczas rozwijał. Rynek Polski również bardzo ładnie się rozwijał. Bardzo dobre prognozy na przyszłość, jeżeli chodzi o Polski. Na Stanach Zjednoczonych, kiedy decyzja była podejmowana, to przecież był 2004-2005 pewnie. Czyli jeszcze przed tym kryzysem, który rozdobył cały świat, dopadł w 2008 roku. Więc tak naprawdę to była decyzja wspólna, bo zawsze jest to w ten sposób podejmowane. Tutaj mieliśmy już, tak jak mówię, dosyć silny oddział polski. Wiadomo, centrala musi wspierać tego typu działania. Bez wsparcia centrali takie rzeczy się nie wydarzą. Natomiast tak naprawdę tutaj oddział polski musiał pokazać, że tak naprawdę to ma sens. I to przedsięwzięcie się uda przytoczyć od Polska. Myślę właśnie, że po pierwsze dlatego, że ten rynek się bardzo bierze, dlatego, że nie chciał robić terminów. I tak szybciej u nas było wprowadzić. Nowojorski serwis intelektualny zgodził kilka lat temu ruch oburzony przeciwko Wall Street, a w ostatnim kampanii Berniego Sandersa, socjalistę i wpływowego senatora, który postanowił rzucić wyzwanie liderom partii demokratycznej. Albo napisy. Establishment wmawia ludziom, że nie można spełnić marzeń i aspiracji, że trzeba myśleć nie o dużych, ale o małych rzeczach. Tymczasem widać, że miliony ludzi w naszym wspaniałym kraju zaczynają podważać status quo, które dzisiaj mamy. Bernie Sanders był w partii demokratycznej najpoważniejszym rywalem Hillary Clinton w walce o partyjną nominację do Białego Domu. 75-latek przyciągnął do siebie wielkomiejszą młodzież, która miała dość dotychczasowych elit, ale której nie podobał się inny polityczny outsider Donald Trump. Ostatecznie senator Sanders poparł Hillary Clinton, ale wielu jego zwolenników otwarcie mówi, że nie oddano nie głosu. Jestem przeciwko obu kandydatom, choć Hillary to mniej niż zło. Problem nie w tej dwójce, ale w tym, że od 10 lat mamy do wyboru A albo B. Powinien istnieć taki system, w którym naprawdę przyzwoity kandydat może powiedzieć, co chce zrobić, a ja będę mógł zrobić. Gdzie właśnie Justina, studenta z Nowego Jorku, spotyka w Padzie w czasie jednej z debat prezydenckich. Jego kolega Steve wskazał, że Sudan idzie jeszcze dalej. Powinna istnieć trzecia znacząca partia. Ktoś po środku demokratów i republikanów. Myślę, że to ma sens? Tegoroczna kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych pod wieloma względami jest inna niż wszystkie dotychczasowe. Riverhead, Major Candidates, jeszcze nie mieliśmy dwóch kandydatów tak bardzo nielubionych przez opinię publiczną. W dodatku nawet członkowie ich własnych partii mają mieszane uczucia. To sytuacja bez precedensu, gdy w sondażach niezadowolenie z kandydata wyraża ponad 50% osób, a teraz dotyczy to przecież obojga kandydatów. Mówi mi politolog z Uniwersytetu Columbia z Nowym Jorku, profesor Donald Trump.
i to właśnie podczas tej kampanii coraz głośniej mówi się w Stanach Zjednoczonych o możliwej trzeciej sile. Politycy szacują, że aż 1/3 wyborców jest niezadowolona z obojga kandydatów, a wyborców, którzy określają się jako niezależni, jest 43%. To jest rekordem w historii Stanów Zjednoczonych. W tegorocznych wyborach, których Hillary Clinton i Donalda Trumpa startuje też sporo kandydatów niezależnych, żaden z nich nie liczy się jednak w sondażach. Ani David McMahon z Utah, ani kandydatka partii Zielonych z Wisconsin nie odpowiedzieli na moją prośbę o spotkanie. Eksperci twierdzą jednak, że jeśli cokolwiek miałoby się w przyszłości zmienić, to nie za sprawą niezależnych kandydatów, ale nowej partii. Historia pokazuje, że im bliżej wyborów, tym wyborcy odsuwają się od niezależnych kandydatów. Chodzi o coś, co nazywamy głosowaniem strategicznym. Skoro tylko jedna osoba może zostać prezydentem, to nie jest ważne, czy trzeci kandydat pokona czwartego. Czy się kwalifikuje, to będzie pierwszy czy drugi. Dlatego już teraz widzimy odpływ wyborców od niezależnych kandydatów. A bleeding of support away from the two third-party candidates right now. Na moje pytanie o możliwe większe zmiany, profesor Joshua Tucker, politolog z Uniwersytetu Nowy Jork, odpowiada, że na pewno nie nastąpią one szybko, bo zmienić musiałby się cały system. Ale Nowy Jork w sporej części czeka na te zmiany. Richard, zwolennik Bernie Sandersa, mówi mi, że zmienić muszą się przede wszystkim media. It's almost like the media wants to people and that's all. And then when a big boxing match like a big story for the day. Bo to właśnie media chcą zbyt kandydatów wynieść pojedynek pod serki i nisza. Ta medialna otoczka jest absurdalna. Ludzie stają się sławni, bo robią okropne rzeczy. A my nie chcemy, żeby władze zdobywane obrażając innych, nie chcemy, żeby w taki sposób przyciągać uwagę. Just because they box that, you know, offensive and cruel arbitrage. Richard nie jest jedyny. Pytanie, ilu jemu podobnych w ogóle nie pójdzie w tym roku do Unii. Wykluczone, że rekordowy sukces. To ja naprawdę chcę powiedzieć takie, że bałem się, że Komedy Central przynajmniej jedną ze swoich kandydatów będzie musiał bardzo mocno zweryfikować. Ale tak naprawdę to się okazało taka mucha historia. Ale tak naprawdę ten przykład też pokazuje, że z komediami w Polsce, mimo że ludzie je lubią, mimo że zapraszam na program Gorąca Planeta, a o tym myśleć, to tak naprawdę zapytamy, czy opozycji w Wenezueli uda się obalić prezydenta Nicolasa Maduro. Odpowiedzcie w Hugo Chaveza, który w swojej opisie strajk generalny, a był to nie pierwszy protest w ostatnim czasie. Na początku tygodnia po burzliwej debacie Zgromadzenie Narodowe w Caracas zdecydowało o wszczęciu procedury, która może być wstępem do odsunięcia Maduro od władzy. Tymczasem kraj coraz bardziej pogrąża się w gospodarczej beznadziei, tak mówi Wenezuelczyk Alejandro Toro. To numer mojego wenezuelskiego dowodu osobistego. Oznacza on, że zakupy spożywcze mogę zrobić tylko w piątek. Oczywiście cokolwiek jest do kupienia. Minimalna pensja w Wenezueli wynosi $33.30, czyli 20 centów na godzinę. Wenezuela tkwi w głębokim kryzysie politycznym, społecznym, ekonomicznym. Kraj rozpada się na kawałki. A już za chwilę na temat Wenezueli porozmawiamy z dr Joanną Gocłowską, bo lekcjonującą dyplomę Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Piraci przejmują władzę, piraci mogą zrewolucjonizować scenę polityczną. To niektóre zagłówek w gazie w Islandii. Dziś na tej wyższej wybory, a w nich spore czasy na zwycięstwo ma być egzotyczne ugrupowanie. Partia Piraci. Proszę zapoznać. Daj kochaniu, wywaluję, jak twoim zębom będzie ci wędrów. W kinimie, rób.
ale już teraz rozmawiać będziemy o Wenezueli, czyli Anna Gocowska, bo lekcjentów, czyli żadna amerykańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie, kłania się pani. Nicolasa Maduro można odsunąć od władzy demokratycznymi metodami? No właśnie, opozycja próbuje to zrobić. Obserwujemy tutaj z wielką ciekawością te ich starania, natomiast będzie to trudno. Od początku tygodnia opozycja spróbowała nowego sposobu, to znaczy Zgromadzenie Narodowe, czyli Parlament Wenezuelski, podejmuje uchwałę o odsunięciu Nicolasa Maduro od władzy. Zgromadzenie Narodowe jest zdominowane przez opozycję, czyli przez Sojusz Jedności Demokratycznej. To jest ugrupowanie prawicowe. To jest ugrupowanie prawicowe, natomiast cały rząd, ale też władza sądownicza stoi jednak po stronie Nicolasa Maduro. Nicolas Maduro przyzwyczaił już nas do tego, że rządzi wydają sekrety. I to jest głównie sposób na wprowadzanie zamachu. Ten reżim jakby jeszcze bardziej się umacnia, mając tę możliwość, że może rządzić jakby omijając, ale to nie jakby, tylko wprost omijając parlament. No właśnie. Parlament... opozycja ma w parlamencie większość, natomiast jej działania są wyraźnie blokowane i ostatnie strajki oraz podjęcie tej uchwały na początku tygodnia to jest próba jednak demokratycznego, ale bardzo wyraźnego poinformowania Nicolasa Maduro, że my już mamy rzeczywiście dosyć i chcemy odsunięcia od władzy. Do tego impeachmentu dojdzie, czy ta procedura też zostanie w jakimś momencie zatrzymana, zablokowana jakimiś kłótkami prawnymi? Tak naprawdę to pierwszy komentarz artysty od 13 października, kiedy Akademia Szwedzka ogłosiła swoją decyzję. Islandczycy w przedterminowym głosowaniu wybierają parlamentu. Więzień, który w czwartek uciekł ze szpitala w Lublinie, jest już w rękach policji. Więcej informacji o 13. Właśnie próbuje zablokować Nicolas Maduro. Pierwszy etap jest już złamany. To znaczy, zostało zebrane 1 600 000 głosów. To dużo więcej niż jest wymagane. To jest dużo więcej. Do tego, ażeby wszcząć kolejny krok w kierunku referendum. To jeszcze nie będzie referendum, ale drugi z pośród wymaganych dwóch kroków. Natomiast w tej chwili Nicolas Maduro oskarża opozycję o to, że duża część tych głosów jest nieważna. Dlatego próbuje przesunąć termin referendum. Gdyby doszło do tego referendum po 10 stycznia, to wtedy właściwie niewiele się zmieni. Nawet gdyby doszło do odwołania Nicolasa Maduro, to władzę przyjmuje jego zastępca. Faktycznie wszystko pozostaje w tych samych rękach. Jak daleko pani Wenezuela znajduje się od przekroczenia masy krytycznej? Według Unii Narodowego Funduszu Walutowego w tym roku gospodarka skurczy się o 10%. Inflacja przekroczyła 7%. No ale to jeszcze nie jest hiperinflacja, prawda? I pamiętajmy o tym, jeśli mówimy o gospodarce Wenezueli, że duża część okresu panowania Hugo Chaveza to był bardzo okres dla Wenezueli, to znaczy to jest wzrost gospodarczy średnioroczny powyżej 4%. To był jeden z najbogatszych krajów Wenezueli. Były popełnione bardzo poważne błędy. Te błędy nie zostały naprawione za czasów Nicolasa Maduro i nie widać tutaj żadnej chęci. To był lepszy pomysł na gospodarkę Wenezueli, bo... Ciekawe, czy lobby żydowskie jest zainteresowane słowem Bożym. Wysokich cen ropy naftowej. Możemy przykład Gadomik w dalszym ciągu rozmawiać w dalszym ciągu z rynkiem gospodarki, a zaraz tą granicę odmienimy swoim znaczeniem. Nie zajmujemy je swoim braszem i braszem, ale za będą i może niebieskie będą poruszone. I wtedy odmawia się na niebieskie odcinek, wtedy białe będą właśnie chronione w ziemi. Nie,
gniewa spadać będą, autorytety z gniewa spadać będą, zawsze bezpiecznie, bo tam wpływ w wielkiej zagadce będą, nic nie będą w stanie zrobić, uczynić komuś, ludzie wyrazić, nie ten świat urodzenia rad pochorów i chętrajców Dlatego, że
tak samo ciekawy temat, jak on bezpośrednio wieczorem został w literaturze polskiej. Cała wydawna lubiła. Pozdrawiam, Elżbieta. Są bardzo naprawdę, a co po drugiej stronie, grupa osób, które Ten serial, na przykład, był zupełnie nowymi serialami, jednak rzadko z tymi zmianami, które były na czas zmiany, bo były po prostu w tym, że to jest zupełnie nowe, więc tak naprawdę, to było dosyć ciekawe, 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 to było dosy
Zapraszam do
Czyli musimy mieć na jedną, są, że zadaszowanie za krótkie, z tą formę
prędko ogłosić, że zajmuje się zastępstwo ułożyć tworzyć czy realizować sieci w lokach te godziny. Musimy w całym weekendy staraliśmy się te bloki trochę przełożyć, czy jakieś na 2 godziny. Natomiast też w pewnym momencie zauważyliśmy, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy być może niektóre te seriale nie oglądałyby się lepiej, gdybyśmy tworzyli taki mini maraton. I był taki moment w rozwoju Comedy Central, kiedy prezentuje się, że w najlepszym czasie wydatności odgodzili to bodajże 20, mieliśmy 2 godzinne takie maratony codziennie z jednym serialem. Nasze wówczas też się pojawiały na przykład serial Władcy Mów, czyli Polski, Polska Animacja dla Dorosłych z Mistrzki. I to ma jak najbardziej sens. Takie bloki, takie maratony w tej chwili stosują na przykład takie maratony z weekendy na całodniowe, czyli przez cały sezon 23 odcinków. I to jest fajnie, bo nie trzeba w ogóle patrzeć na naukę w tym sensie, że pojawiają się później kamera. Polecimy po prostu całą mało tego, to jest fajnie, bo jest mało reklam, bo zrobiła jest tylko sponsor, jest tylko, że sponsoruje ktoś tam przed między odcinkami, jest w porządku, dalej oglądam. I tak naprawdę uważam, że są bardzo fajne zabiegi w momencie, kiedy jest silny serial, bo jeżeli serial nie jest silny, jeżeli serial jest na ludzi, mnóstwo ludzi, no to wtedy jest kompletna klapa. I my tutaj to przetestowaliśmy na wielu różnych serialach, wiemy z jakimi serialami możemy sobie takie maratony robić, z którymi nie. No i oczywiście obecnie takie najwdzięczniejsze dla nas seriale do maratonów to są Przyjaciele, Sztucy i Kochani z dwoma przyjaciółmi, też trochę lepiej obejmują, co dlaczego nie udało wam się zrobić przez cały rok niemieckiej polskiej marki, jakiegoś programu, gdzie zbieram komuś centralny jest amerykański, gdzie nawet niemieckie ma swoje jednostki, gdzie produkty, które są użyte i sprzedają na kwotę swojego gwiazdora, to są jeszcze potrzebne swojego, czy nas warto, dlaczego to mamy w Polsce. My zawsze raczej budowaliśmy ten kanał, tak jak wspomniałem, od samego początku zawsze mieliśmy pełną swobodę w budowie tego kanału, więc zawsze patrzyliśmy pod kątem polskiej widowni. I oczywiście my mieliśmy różnego rodzaju polskie programy, czasami sami produkowaliśmy, czasami kupowaliśmy od kogoś. Natomiast to, co my zauważyliśmy, to były krótkie serie, zawsze na przykład wyprodukowaliśmy 2 sezony stand-upu, Komedia Sam prezentuje kilka lat temu. I tam jeszcze, ale to co chciałem powiedzieć, to jest to, że trochę było identyfikować jako driver. Natomiast to, co my zauważyliśmy, to jest to, że są 2 bardzo ważne elementy. Jeden element, który jest bardzo ważny, jest taki, że my musimy, te programy, które produkujemy, albo kupujemy od innych polskich nadawców, to one nie mogą odmieniać. No jak mają być niebredni, jak to jest o Żydzie Abrahama, to mają być Żydzie Abrahama, ci nie wypada. Dlatego, że to wtedy widzę, że podstraszą, nawet jeżeli tam jest fajny humor, ale jeżeli to jest zrobione, to powiedzmy za taki za przysłowiowe 5 złotych, to od razu widać, a nie jest jakimś programie za 5 złotych, ten co tam zrobił, a człowiek tego prywatnie bardzo wiemy. No i chyba tak, ale to wyglądało jak za 3,20 lat, bo nie wiem, co oni robili z tą kasą. No ale to już się wiesz, właśnie o tym mówię, że nawet najlepszy humor w momencie, kiedy to opakowanie nie jest odpowiednie, no to on już nie ma znaczenia. Z drugiej strony jeszcze drugi element jest taki, że tak naprawdę my zauważyliśmy, że od jakiegoś czasu dla polskich widzów wcale nie jest najważniejsze to, że to jest polski program, to co oni oglądają, tylko że poczucie humoru, które tam jest, odpowiada takiemu polskiemu, powiedzmy, no dobrze, że każda stacja, ja sobie tak wyobrażam, że powinna chcieć mieć swojego, coś swojego, czym może się pochwalić, choćby waszym kolegom z Ameryki, tak, na przykład, a my mamy swojego, nie wiem, tam, Jay Leno, no, na przykład, czy to nas tyła klasa w przypadku Comedy Central,
przez okna błyski latarek, słyszy pokrzykiwania terrorystów. W końcu zaczyna się łomot tak naprawdę. Dziewczyna zapewnia wszystkie szczerze, wszystkie kobiety są na miejscu i chcą spać. Terrorysta odchodzi. Salwa czeka, kiedy rodzi się spokojnie, także ona Od Abrahama, Abraham ojcem wiary, odeszli od Jezusa, Jezus w ramach przymierza z Abrahamem. Niestety świat daleko od Pana Boga odszedł i ten świat, i tamten świat, i ten żydowski, i ten katolik. Janek Witek też mówił to, co wiedział z internetu i w ogóle. Bardzo źle się wypowiadał i... No i tak jest. Dlatego, że stand-up w ogóle w komedii centralnej na całym świecie jest niezerwalnie związany z komedii centralnej.
wzrostu cały czas ciągle, prawda? To jest na pewno kierunek, w którym będziemy chcieli pójść, jesteśmy bardzo blisko tej całej sytuacji. Bo na czym polegają kołchozy moherowych? Polegają na tym, że się powiela. To co, na jednym roku powiedziała jedna, to na drugim rogu powiedziała druga, na trzecim rogu, na czwartym rogu. No to co odnośnie Żydów, to samo odnośnie katolików, bo odnośnie Żydów, to co w Biblii jest powiedziane, że choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was. Księga Izajasza, pierwszy rozdział, choćby ten jeden przeczytał. Choćby się pomnożyły modły, choćby się pomnożyły modlitwy, nie wysłucham was, bo Bóg Jahwe nie jest głupi. Jeden jest bardziej serialowy, jeden jest właśnie bardziej myślimy o przyszłym roku, 2016, Czyli widzicie państwo, co to moherowi mówią, wszystko nie jest prawda, jest wód, ale jeden. Teraz nie chcę to państwu pokazywać, bo kamera jest obrotowa, radio jest obrotowe. No ale myśmy to już pokazywały, i wódze, i wódź. I to tak naprawdę powoduje, że patrzymy, jest taki fajny wskaźnik, Ma sentyment jakiś do tego, bo chyba jej na pewno by się oglądała. To są często, niestety wynikam z kryminałów na przykład, że to są takie rzeczy, że każdy z nas chętnie obejrzy na kolicę, tylko że jeden z nich nie przyjdzie, ale już powiedzmy, teraz badaczka odpisali. Zapewniam was, że jeden z nich nie miał dużą poznawę, ale wujo odpływa, ale wiesz, to nie jest rano na straż. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Coś ciekawego? Dziękuję za pozwolenie. Zapraszam, że to jest w kontakcie.
Nie ma na zarzutów Chrystusa, powiedział te bzdury niewieskie, nie idźcie. A co to się objawia? A co tam się? A teraz dodatkowe wyposażenie i ochrona pogwarancyjna w cenie. Sprawdź szczegóły na Volkswagen Daily. Zyskaj nawet do 11 tysięcy złotych. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają otrzymać tak zwany budżet powierzony na badania Ministerstwo Zdrowia planuje w połowie
minister dla widzów dodał, że wtedy typu rozwiązania istnieją w Polsce, by postawić jej zarzut karny. Ale wiadomość, która pojawiła się zaledwie 11 dni przed wyborami, musiała wstrząsnąć kampanią. FBI przez prawie rok prowadziło dochodzenie, by ustalić, czy używanie przez Clinton prywatnej skrzynki i serwera do celów służbowych w czasie, gdy była sekretarzem stanu, naraziło na szmat tajemnice państwowe. Wstępy trwają przedterminowe wybory parlamentarne. Według sondaży spory szanse na zwycięstwo ma partia piratów. Badania pokazują jednak, że żadne ugrupowanie nie zdobędzie większości, która pozwoliłaby mu rządzić samodzielnie. Partia piratów zrzeszająca m.in. anarchistów, hakerów i maniaków internetowych określa się mianem radykalnego ruchu, który łączy to, co najlepsze na prawicy i lewicy. Ugrupowanie wywołuje w Islandii spore poruszenie, mówiła w TOK FM Marta Niemieszczańska, redaktor naczelna Iceland News Polska. Jest to partia, która przede wszystkim myśli o tym, aby przyjąć nową konstytucję. Według nich właśnie to jest najważniejszym elementem, aby można było kraj wprowadzić w przyszłości. Również stawiają sobie jako ważny punkt sprawiedliwy podział zysków, jeżeli chodzi o korzystanie z zasobów naturalnych. Chcą, aby to naród decydował, jak wykorzystać środki. Wśród postulatów jest także ulepszenie służby zdrowia, bo jak mówiła TOK FM Niemieszczańska, na tej partii liczą się ludzie. Stawiają na nic tego nie swoich wszystkich mowach, spotkaniach z Islandczykami. Mówią, że właśnie to ludzie powinni samodzielnie decydować o tym, co ma się dziać w kraju. Dlatego też właśnie kładą taki nacisk na to, aby przyjąć nową konstytucję. Premiera i wcześniejszych wyborów się podczas kwietniowych protestów ulicznych na fali skandalu Panama Papers. Szef rządu złożył dymisję, ale jego gabinet po nieznacznych zmianach utrzymał się u władzy, a wybory parlamentarne przyspieszono. Na starym cmentarzu w Łodzi rozpoczęła się kwestia na ratowanie tamtejszych zabytkowych nagrobków. W tym roku chwilka potrwa 4 dni. Na założonej ponad 160 lat temu nagrobowym Amerykanci, ale też aktor Leon Niemczyk czy artysta Władysław Strzelicki. Bohater ostatnich filmów Andrzeja Wajdy na trzech częściach cmentarza katolickich, żydowskich i prawosławnych. Polskie zjazdy w nocach narodowania nagrobków zauważone są z korzystał. 13, 15, 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